Goko, witajcie w kolejnej odsłonie kursu szydełkowania i oczywiście mówię tu, to była mini. Biję się z Lady. Dziewczyny, nie interesuje mnie, która zaczęła, ja to kończę. Więc, tak jak obiecałam, będziemy zajmować się rzeczami, które są popularne za granicą w Polsce, ogólnie w szydełkowym świecie. Więc z racji tego, że dużo osób o to prosiło i ja też od dawna chciałam nagrać taki film, dzisiaj wprowadzę Was w podstawy robienia warkoczy. I one są naprawdę dosyć proste, wymagają jedynie trochę tam przekładania, ale to za chwilę, zaraz sobie zobaczycie. I dzisiaj pokażę Wam jeden z moich ulubionych warkoczy, taki dosyć prosty. Oczywiście warkoczy jest... To znaczyło, że jest ich dużo. Więc pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał i koniecznie klikać w dzwoneczek, dzięki temu nie przegapicie kolejnych filmów. Nie zrzuć aparatu, dziękuję. I koniecznie dawać filmikowi łapki w górę. A jeżeli to jest wszystko zrobione, to możemy lecieć dalej, w sensie do materiałów. Jeżeli chodzi o materiały, to tak naprawdę wybierzcie to, co Wam odpowiada. Z racji tego, że ja swój warkocz będę przejadać na opaskę, wybrałam wełnę, jest to wełna od We Are Knitters. I do tego, mimo tego, że tutaj polecają druty 8 mm, to wiem, że zdecydowanie takie szydełko byłoby za grube, dlatego wybrałam szydełko 6 mm. No i oczywiście nożyczki. Jeżeli chodzi o szydełkowanie warkoczy, one są według mnie łatwiejsze niż te na drutach, ponieważ nie musimy pilnować wszystkich oczek i nie potrzebujemy drutów zapasowych. I opierają się one na słupkach najczęściej reliefowych. Wy już je poznaliście przy okazji kursu na ściągacz. Tutaj pojawił Wam się odnośnik. Ja Wam pokażę taki prosty warkocz, krzyżowany 4x4. Tak naprawdę będzie jedno krzyżowanie, ale po 4 słupki. Więc warto zacząć od podstawy. W moim przypadku podstawa będzie miała 10 oczek łańcuszka. I teraz w tym 10 przejabiam jeszcze 3 oczka łańcuszka, które będą udawać mój pierwszy słupek. I w pozostałych 9 robię normalne słupki. Obracamy budkę i ponownie robię 3 oczka łańcuszka w zastępstwie pierwszego słupka. Kiedy mamy ten pierwszy udawany słupek, tak naprawdę już zaczniemy krzyżować nasz warkocz. I to, co robię, to tak, jest kilka szkół. Widziałam dziewiarki, które krzyżowały słupki, przez co ich robótka w pewnym momencie się aż tak zwijała, co nie wyglądało dobrze, umówmy się. A z racji tego, że ja aż krzyżuję na 4, czyli omijam raz, 2, 3, 4 oczka i będę robić tych ostatnich, to nie będę szydełkować słupkami, tylko, uwaga, będę robić potrójny słupek.
czyli mam aż 3 nawinięcia. Jeżeli poczujecie, że dla Was to jest za duże naprężenie, możecie zrobić poczwórne. I już pokazuję, jak się go robi. Czyli na normalny słupek nawijalibyśmy raz, na podwójne 2, ale robimy potrójne 3. I tak, omijamy 4 tutaj słupki z podstawy, 1, 2, 3, 4, ponieważ w kolejnych 4 będziemy robić nasze tutaj słupki reliefowe. I jak pamiętacie, je nie wbija się tutaj, gdzie no też można, ale no nie będzie tak fajny wypukły warkocz, tylko wbija je się tak o, wokół słupka. I przejawiamy. Przejawiamy raz, przez 2 pętelki, przez 2 pętelki, przez 2 pętelki i na samym końcu przez 2 pętelki. I powtarzamy w 3 kolejnych. Więc mamy pierwsze 4, ale nie przerabiamy dalej tu o tego, ponieważ musimy wrócić do tej 4, którą omijaliśmy. Ale też robimy to łatwo. Ponownie będą 3 nawinięcia, ponieważ to będzie potrójny słupek. I tu trzeba się trochę nagimnastykować, ponieważ wracamy do tego drugiego słupka. Omijamy ten udawany, lecimy tutaj. I też wokół niego szydełkujemy. I ponownie powtarzamy z 3 kolejnymi. I dopiero teraz, kiedy to wszystko naprostujemy, tak naprawdę wszystko będzie widoczne w kolejnym rzędzie, ale dopiero teraz możemy zrobić w tym ostatnim słupku, w tym o tutaj na samym końcu, jeden normalny słupek. Spokojnie tego warkocza jeszcze nie widać, ale teraz obracamy naszą robótkę. I w tym momencie robimy 3 oczka jako udawany słupek. I niektórzy tutaj robią reliefowy zbijany od tyłu, czyli w ten sposób. Dzięki temu warkocz jeszcze jest mocniej wybity. I my też sobie to zrobimy. Czyli w każdym pojedynczym z poprzedniego rzędu, w tym potrójnym, robimy właśnie po słupeczku. Jeżeli chcecie, możecie też zrobić potrójne. Ja zdecydowałam się na pojedyncze. I tu właśnie trzeba mocno pilnować, żeby to się nie splątało ze sobą. Zrobiliśmy pierwszą 4, to teraz łapiemy za tą drugą 4 i też je wbijamy właśnie tak pod tył. Kiedy jesteśmy, to robimy już ostatni słupek normalnie.
To jest ten boczny. Po obróceniu wygląda to w ten sposób. Czyli tu są te cztery, które się skrzyżowały z przodu, tam są te z tyłu. I jeżeli chcecie, to już możecie krzyżować ponownie te potrójne. Dokładnie tak, jak robiliśmy przed chwilą. Albo zrobić jeszcze dwa rzędy, na przykład też słupkami. Dzięki temu nasz warkocz nie będzie tak gęsty. Ja będę od razu krzyżować. I ponownie zaczynam od trzech oczek łańcuszka, który jest moim udawanym pierwszym słupkiem. I teraz będę robić cztery potrójne reliefowe, wbijane tutaj od przodu. I uwaga, nie wbijacie się w to, co właśnie złapałam szydełkiem, tylko wbijacie się wyżej w ten słupek, który robiliśmy przed chwilą w poprzednim rzędzie. Ale jakby całość powtarzamy. Więc jak widzicie, to jest zdecydowanie łatwiejsze od warkoczy na drutach. Chociaż efekt jest, no, jest troszkę inny, tu nie ma co się oszukiwać. Ale też efekt jest szybszy. No, też ja mam grubą włóczkę. I wracam do zrobienia czterech tutaj z przodu. I kiedy skończyłam krzyżowanie, pamiętam, żeby zakończyć normalnym słupkiem, tym ostatnim. O, już nawet widać. I odwracamy budkę. I robię same słupki, pamiętając, żeby odpowiednio je wbić. I w ten sposób będę robić długi, długi kawałek, który po prostu na sam koniec zszyję. No i będę nosić właśnie jako opaskę. Jak sami widzieliście, warkocze na szydełku wcale nie są takie trudne. Oczywiście takie podstawowe, bo jeżeli marzą Wam się jakieś bardziej skomplikowane, to już trzeba mieć zdecydowanie ciszę i spokój. Ale to jest po prostu kwestia krzyżowania odpowiednio, najczęściej właśnie słupków lub wielokrotnych słupków. I po zszyciu gotowa opaska prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, taki właśnie warkocz na szydełku wygląda prawie tak samo, powiedzmy, jak ten na drutach. A przede wszystkim, tak jak już wspominałam, robi się go zdecydowanie dużo, dużo szybciej. Więc jeżeli nie umiecie lub nie chcecie robić na drutach, no to zdecydowanie polecam takie warkocze szydełkowe. Jak widzieliście, warkocze są proste. Tak naprawdę robimy tylko dwa rzędy, które non-stop powtarzamy. Dzięki temu mamy tutaj fajne takie zawirowania. Jeżeli warkocz 4x4 jest dla Was zbyt trudny, to możecie wypróbować na początek 2x2. W sensie 2x2. 2 razy mniejszy. Łapiecie, o co chodzi. I dzięki temu możecie zrobić właśnie taki długi pasek, który sobie zaszyjecie i macie taką fajną, modną przy okazji opaskę na włosy, więc pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, dawać filmikowi łapki w górę i klikać w dzwoneczek.
Dzięki temu nie przegapicie kolejnych lekcji. Pamiętajcie, ten kurs ma swój oficjalny hashtag, jest to hashtag kurskurkoko, ale wszystkie swoje prace możecie też oznaczać po prostu kurkoko mapką albo właśnie przy użyciu hashtagu. Tak, dzięki temu będę mogła Was znaleźć. Więc kurs jeszcze trwa, będzie więcej lekcji. Wszystkie lekcje znacie, mam nadzieję, i macie w podpisie. I w razie czego możecie je też znaleźć na blogu. Wszystkie odpowiednie linki są tam na dole, więc koniecznie lećcie to sobie obczajać. Więc pa!